Twoi aniołowie stróżowie mają wiadomość. Osoba bliska Tobie stoi przed wyzwaniami, próbując iść naprzód, pytając siebie pytania o swoje wybory i dlaczego pozwoliłeś, że kontakt został utracony. Anioły pytają, dlaczego nie zachowaliście tego tak wyjątkowego więzi miłosnego? Był czas, gdy obecność drugiej osoby była wszystkim, co się liczyło, gdy byliście całkowicie zaangażowani w tak intensywną i wzajemną miłość, która wydawała się być epicentrum wszechświata. Ustanowiliście między sobą głęboką więź, wspartą namacalną chemią i żywym połączeniem rezonującym z prawie namacalną energią. To połączenie było tak potężne i oczywiste, że wszyscy dookoła, czy to bliscy przyjaciele, czy zwykli znajomi, mogli poczuć intensywność i szczerość tego połączenia. Ludzie, którzy znali Was, wyraźnie widzieli, jak wyjątkowy był ten związek. Wspierali go bez zastrzeżeń, uznając go za coś rzadkiego i cennego, prawdziwy przykład miłości i połączenia, który niestety jest tak trudny do znalezienia w dzisiejszym świecie. Przypominaliście Wenus i Marsa, dwie niebiańskie istoty w doskonałej harmonii, każda podkreślając i podkreślając najlepsze cechy drugiej. Razem promieniowaliście blaskiem, który przekraczał zwykłą egzystencję fizyczną. Blask, który dotykał nie tylko tych, którzy byli fizycznie obecni, ale również dotykał dusz i serc tych, którzy mieli szczęście być świadkami tej miłości. Ten rodzaj połączenia, który dzielicie, jest niewiarygodnie rzadki w dzisiejszych czasach, epoce, w której wiele związków brakuje tej emocjonalnej głębi i namacalnej szczerości. To było połączenie, które przekraczało konwencjonalne normy, gdzie przyciąganie nie było tylko fizyczne, ale emocjonalne i duchowe. Hodowaliście miłość, która była jednocześnie namiętna i głęboka, z korzeniami sięgającymi daleko poza to, co było widoczne, dotykając najgłębszych aspektów waszego istnienia. Ta miłość nie tylko was definiowała, ale także służyła jako latarnia morska dla innych, pokazując, co jest możliwe, gdy dwie dusze spotykają się i łączą na tak wyjątkowym poziomie. Ten związek był materializacją tego, czego wielu szuka, ale niewielu naprawdę znajduje. Miłości, która jest zarówno schronieniem, jak i filarem siły, związkiem, który inspiruje i podnosi, uczy i przekształca. To była miłość, która pokazywała, że nawet w świecie często naznaczonym płytkością i przemijaniem, nadal można znaleźć prawdziwe i trwałe połączenie, więź, która naprawdę wzbogaca i uzupełnia życie człowieka. To był rodzaj połączenia rzadko spotykanego w dzisiejszych czasach, gdzie związki często brakuje tej głębi i szczerości. Mimo niezrównanej piękności i niepodważalnej głębokości więzi, którą dzielicie, nadszedł moment przełomowy, w którym oboje zrozumieliście, że konieczne jest oddalenie się od siebie. Kierowani przez złożone motywy, które tylko serca głęboko splecione mogą zrozumieć w pełni, podjęliście trudną decyzję o podążaniu oddzielnymi ścieżkami i eksplorowaniu nowych możliwości życia z innymi partnerami. Ten wybór, choć pełen bólu i wahania, został podjęty z pełną świadomością o rzadkiej i cennej miłości, którą odżywialiście wzajemnie. Wybraliście iść naprzód, pozostawiając nie tylko towarzystwo drugiego, ale również wyjątkowość połączenia, które miało moc nie tylko rozjaśnić wasze własne życie, ale także pozytywnie wpłynąć na wszystkich wokół was. Dlaczego podkreślam ten punkt? Ponieważ ktoś bardzo bliski tobie obecnie zmaga się z intensywną walką wewnętrzną, próbując zrozumieć, co naprawdę się stało i dlaczego kontakt został utracony między wami. Ta osoba patrzy z daleka, jak przezwyciężyłeś przeszkody i rozczarowania, z jakimi się spotkałeś i jak pomimo przeciwności emergowałeś z sukcesem i uznaniem. Tak, były rozczarowania i chociaż być może nie dzieliłeś publicznie wszystkich doświadczeń bólu i strat, te rany były głębokie i realne. Niemniej jednak ta osoba teraz obserwuje twój odrodzenie,
pod wrażeniem i nawet zainspirowana tym, jak wytrwale się podniosłeś i osiągnąłeś nowe wysokości. Ta osoba, która w pewnym momencie była tak centralna w Twoim życiu, być może nawet określona jako bliźniacza dusza, nadal zajmuje wybitne i trwałe miejsce w Twoim umyśle i sercu, nawet po wielu latach. Jej wspomnienie często pojawia się w Twoich codziennych myślach i czasami przenika do Twoich snów, wywołując lawinę wspomnień i intensywnych emocji, które rezonują w Tobie. Te wspomnienia stawiają fundamentalne i niepokojące pytanie. Jak to możliwe, że tak głębokie połączenie po prostu zniknęło? To pytanie nie rozbrzmiewa tylko w Twoim umyśle, ale również rezonuje w sercach aniołów, które zastanawiają się, dlaczego forma miłości tak prawdziwej i intensywnej mogłaby kiedykolwiek rozproszyć się między Wami. Ten osobnik zna Cię z głębokości, która przekracza powierzchowność, osiągając niemal duchowy poziom zrozumienia. Ma tak wyostrzoną percepcję tego, kim jesteś, że nawet będąc fizycznie oddalony, potrafi wychwycić echa Twojego smutku i fragmenty wspomnień, które dzielicie. Dla niego jesteś uosobieniem lojalności, oddania i pewnego rodzaju rzadkiej magii. Ktoś, kto zostawił niezatarte piętno w jego sercu i duszy. Widzi cię jako najbardziej niezwykłą osobę, jaką kiedykolwiek spotkał, obecność tak wyrazistą i niezapomnianą, że nawet po upływie czasu i zmianach życiowych pozostaje odniesieniem do czegoś autentycznego i głębokiego. Nawet jeśli poszedłeś naprzód w swoim życiu i znalazłeś nowego partnera, rozwijając być może nową miłość, ważne jest uznanie, że więź, którą dzieliłeś w przeszłości z inną osobą, posiada wymiar przekraczający obecne okoliczności. To stare więzy przekraczają ograniczenia czasu i przestrzeni, łącząc was poprzez eteryczne i głębokie połączenie, które trwa. Podjęliście świadomą decyzję o połączeniu się w przeszłości, a teraz, w chwili refleksji i dojrzałości, możecie rozważać możliwość ponownego ocenienia tego wyboru. Takie ponowne rozważenie może być uzależnione od oczekiwania na bardziej korzystne warunki finansowe lub bardziej stabilną sytuację życiową, elementy, które mogłyby zapewnić niezbędne wsparcie dla ewentualnego ponownego spotkania lub ponownego zdefiniowania warunków tej unikalnej więzi. Obecnie relacja, którą każdy z Was prowadzi, może wydawać się ostateczna, ale w rzeczywistości może być to jedynie przejściowy etap, pośredni rozdział w długiej emocjonalnej i duchowej podróży, którą oboje przeżywacie. Złożoność tej sytuacji jest znacząca i nie powinna być niedoceniana. Istnieje wiele czynników wpływających na tę sytuację, a dynamika między Wami jest skomplikowana, pełna niuansów i głębi, które wyzywają uproszczoną interpretację. Należy wyjaśnić, że ta sytuacja nie stanowi przypadku cudzołóstwa ani niewierności. Zachowywaliście się z maksymalną integralnością i wzajemnym szacunkiem, pozostając wiernymi zobowiązaniom wobec obecnych partnerów i szanując nowe połączenia, które każde z Was nawiązało. Ten szacunek dla obecnych więzi jednak nie eliminuje ani nie osłabia siły przeszłych więzi, dodaje tylko warstwę moralnej i emocjonalnej złożoności do obrazu. Mimo że jesteście z innymi, więź, którą doświadczyliście, nadal żyje, tkwiąc w waszym życiu subtelnie, ale niezaprzeczalnie. Często wspominacie się nawzajem w rozmowach z przyjaciółmi i wspólnymi znajomymi, co świadczy o tym, że to, co przeżyliście, nie zostało zapomniane. To prawdziwe kosmiczne połączenie, siła, która wykracza poza konwencjonalne wyjaśnienia i nadal obecna w waszym życiu, nawet gdy fizycznie nie jesteście razem. W pewnych momentach naszego życia stoimy przed misjami, które wydają się większe niż natychmiastowe zrozumienie może osiągnąć, misjami, które są nieodłącznie związane z boskim planem przeznaczonym dla naszych dusz. Każda jednostka na tym świecie jest częścią unikalnych umów duchowych, które łączą nas z niezwykle specjalnymi osobami, tymi, które rozumieją nasze istoty głębiej niż ktokolwiek inny.
Osoba w tym miejscu pasuje do tej roli w Twoim życiu. Znacie bardziej intymnie i kompletnie niż jakakolwiek inna istota. Między Wami istnieje forma komunikacji, która przekracza konwencjonalne granice ludzkiego zrozumienia, telepatyczna komunikacja, która ignoruje bariery czasu i przestrzeni. Ten wyjątkowy związek stawia kluczowe pytanie. Jak naprawdę widzisz tę osobę? Czy jest Twoim przyjacielem, kochankiem, bratem, siostrą czy małżonkiem? Pomimo nieokreślonej natury tej relacji, oboje odczuwacie głęboki impuls do ponownego ożywienia tej starej więzi, nawet jeśli dokładne znaczenie tego odrodzenia wciąż jest owiane tajemnicą. W tym kontekście rozsądne jest szukanie przewodnictwa od swoich aniołów i przewodników duchowych. Mogą oni oferować wglądy dotyczące sposobu radzenia sobie z tymi złożonymi emocjonalnymi i duchowymi wodami. Możliwe, że oboje, jako bliźniacze dusze, jesteście przeznaczeni do doświadczenia formy połączenia, która przekracza zwykły aspekt fizyczny małżeństwa i życia rodzinnego. Możecie być jednymi z rzadkich przypadków, w których los wzywa Was do przekraczania ograniczeń trójwymiarowej egzystencji, łącząc się w celu wyższego zamysłu, który mógłby obejmować projekt humanitarny, artystyczny lub zawodowy. Potencjalne towarzyszenie nie jest tylko o osobistym spełnieniu czy zaspokojeniu emocjonalnym. Chodzi o osiągnięcie czegoś znaczącego razem, co może pozostawić trwały ślad na świecie. Możecie być przeznaczeni do połączenia sił w celu stworzenia lub prowadzenia inicjatywy, która przynosi pozytywne zmiany, inspiruje innych lub w istotny sposób przyczynia się do społeczności lub świata jako całości. Dzieliliście intensywną chemię, jedno z tych rzadkich połączeń, które świecą jasno, oświetlając wszystko wokół szczerością i głębokością dzielonych emocji. Z czasem to połączenie nie tylko przetrwało, ale może się nawet zmieniło, być może w kierunku jeszcze bardziej znaczącego celu. Istotne jest uznanie, że niezależnie od ścieżki, którą teraz wybieracie, czułe wspomnienia, jakie ta osoba ma o Tobie, pozostają przechowywane w szczególnym miejscu w jej sercu. Te wspomnienia są niezłomnymi skarbami, odporne na kaprysy fizycznej rzeczywistości, która czasem wydaje się być nasączona konfliktami, zazdrością lub nawet bolesnym rozstaniem. Takie emocje są tylko przejawami niższego ego, próbującego odwrócić nas od tego, co naprawdę ważne. Jednak na głębszym poziomie, w miejscu, gdzie dusze się spotykają i rozpoznają, prawda o tym, co dzielicie i nadal dzielicie, jest znana i odczuwana. Nie da się zaprzeczyć rzeczywistości tej miłości. Miłość bezwarunkowa, ten tak rzadki uczucie, jest naturą więzi, jaką posiadacie, czysta, głęboka i całkowicie prawdziwa. Wy jesteście, prawdziwie, wzajemnym źródłem błogosławieństw, stanowiąc prezent, który, raz zaoferowany, przynosi wzbogacenie waszych żyć w sposób, który mogą zrozumieć tylko te serca, które są naprawdę połączone. W tym kontekście istotne jest, abyś poświęcił chwilę na głęboką refleksję nad swoim obecnym związkiem, czy to z długotrwałym partnerem, małżonkiem, czy kimś, kto niedawno wzbudził Twoje uczucie miłosne. Żądaj sobie szczerze pytanie, czy ta osoba jest tą, z którą chcesz dzielić wszystkie dni swojego życia, starzeć się obok niej i dzielić każde doświadczenie aż do końca swoich dni. Jeśli odpowiedź na to pytanie nie rezonuje z jasnym i jednoznacznym tak, być może warto ponownie rozważyć i spojrzeć wstecz, powrócić do tego połączenia z przeszłości, które wciąż rezonuje z intensywnością w Twojej duszy. Niezwykle istotne jest pamiętanie, że w trakcie naszej podróży przez życie spotykamy wiele bliźniaczych dusz. Każde z tych specjalnych połączeń jest odrębne i spełnia różnorodne cele na różnych etapach naszego istnienia. Niektóre z tych relacji są przeznaczone, aby nauczyć nas cennych lekcji o nas samych i o świecie wokół nas, inne pojawiają się, aby leczyć rany pozostawione przez doświadczenia przeszłości,
a jeszcze inne służą do rozjaśniania naszej drogi, prowadząc nas w kierunku osobistego i duchowego rozwoju. Dlatego też, rozważając aktualny stan swojego serca i życia uczuciowego, oceniaj, czy obecny moment nie jest odpowiedni do ponownego odkrycia i być może rozpalenia dawnej iskry, która mimo upływu lat nigdy w pełni się nie zgasła. Ten proces starannej oceny i ewentualnego ponownego odkrycia może być kluczem do otwierania drzwi na nowe horyzonty miłości i zrozumienia, odnawiając i wzmacniając więzi, które kiedyś zostały wykute pod gwiazdami przeszłości, które dzielicie. Pozwól tym słowom odbić się w Twoim umyśle i przeniknąć głęboko w Twoje serce. Pamiętaj, że jesteś głęboko ukochana i ostrożnie chroniona przez Wszechświat, niewidzialna otoczka miłości i bezpieczeństwa, która otacza Cię w każdej chwili. Każde słowo, każda myśl powinny służyć jako ciągłe przypomnienie Twojego niezłomnego połączenia z kosmosem, połączenia, które ożywia i podtrzymuje Twoją duszę. Ponadto, poczuj się zainspirowana do dzielenia się przesłaniem pozytywności i nadziei z tymi wokół Ciebie, którzy potrzebują odrobiny pocieszenia i zachęty w swoim dniu. Twoje słowa mają moc dotykania serc i przemieniania chwil desperacji w okazję do wzrostu i odrodzenia. Czyniąc to, podnosisz nie tylko ducha innych, ale także wzmacniasz swój własny duch, tworząc łańcuch pozytywnej energii, która rozprzestrzenia się i przynosi korzyści wszystkim wokół. Chodźmy razem, podnieśmy swoje wibracje i rozświetlmy świat pozytywną energią. Za każdym aktem dobroci, każdym gestem miłości i każdym słowem wsparcia wzmacniamy siły dobra we wszechświecie i przyczyniamy się do atmosfery pokoju i dobrobytu. Niech Bóg i rozległy wszechświat prowadzą Ciebie i nas wszystkich ku pokoju, wzmacniając naszą wiarę i dostarczając potrzebnego pocieszenia w trudnych chwilach. Łącząc się w wspólnym celu szerzenia miłości i światła, przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami w podróży przez życie. Jesteśmy ze sobą i ze wszechświatem w sposób przekraczający nasze natychmiastowe zrozumienie. Dlatego zachęcam Cię, abyś trzymała te słowa i uczucia blisko serca, pozwalając im być kompasem prowadzącym Cię przez wyzwania i radości życia. Amen. To niebiańskie prowadzenie jest nieustającym błogosławieństwem, gotowym nas kierować, podtrzymywać i inspirować, zapewniając, że nigdy nie jesteśmy sami w naszym dążeniu do pokoju i szczęścia.